Patrycja Curyłowa urodziła się w 1903 roku. Od najmłodszych lat mieszkała w tym domu. Była także jedną z pierwszych malarek w Zalipiu. Co tu dużo mówić, twórcą dzisiejszej legendy Zalipia i nie tylko. Pani Curyłowa jako pierwszy organizator konkursów pilotowała komisję konkursową. Przejeżdża wycieczka, to rozglądają się, nieraz autobus jedzie z wycieczką, a to szczególnie tam tą naszą ulicą, gdzie ja mieszkam. No to już patrzą po tych domach, na wymalowane, nie muszą już kołatać do drzwi. Była taka śmiała i umiała promować, miała taki dar organizacji. Przyjechał do nas, do Zalipia. No. Premier no. Kiedyś. No. Dzięki swojej pracy była zasłużona nie tylko dla regionu, także dla całej Polski.